Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Pani Minister. Nie będę już powtarzał zalet specjalnych stref ekonomicznych. Moi przedmówcy uczynili to znakomicie, ale rzeczywiście ten kluczowy problem, który dzisiaj w czasie dyskusji i w czasie pytań się pojawił, czyli decyzja rządu o dalszym funkcjonowaniu stref i jak najszybszym podjęciu tej decyzji, jest dla nas niezwykle istotny. Do tych wszystkich argumentów, które padały za tym, aby ta decyzja była jak najszybsza, dodam jeszcze dwa. Otóż po pierwsze, polskie strefy ekonomiczne nie działają jako bez konkurencji. W naszym otoczeniu, chociażby na pobliskiej Litwie, również działają strefy ekonomiczne i w nich okres funkcjonowania jest do 2035 roku. Tak Litwa zapisała w swoich dokumentach, więc jest oczywiste, że ta dłuższa perspektywa zachęca inwestorów do szukania również tam i przymierzania się przynajmniej do lokowania tam inwestycji. Ale też jest jeszcze jeden aspekt, mianowicie w sytuacji, gdy gospodarka europejska przeżywa kryzys, jeszcze tak do końca nie wiemy, nie znamy jego rozmiarów, coraz częściej mówi się, że tego typu rozwiązania związane z ulgami podatkowymi, związane z zmniejszeniem ciężarów publicznych na firmy będzie wprowadzane w innych krajach Unii Europejskiej, szczególnie tych, które są najbardziej zagrożone kryzysem. W związku z tym Polska powinna jak najszybciej, jak najbardziej zdecydowanie podejmować decyzję tak, aby nie tracić tych inwestorów, którzy już dzisiaj są, ale też i zachęcać następnych. A ma to szczególne znaczenie dla tych obszarów biedniejszych, dla Polski Wschodniej, dla województwa warmińsko-mazurskiego, dla województwa podlaskiego, podkarpackiego. To są te części Polski, które szczególnie potrzebują tej pomocy i stref, bo rzeczywiście są to miejsca pracy, których w zasadzie w inny sposób trudno sobie wyobrazić, żeby powstawały. Dziękuję bardzo.